Witam. Dzisiaj robimy sobie to pole, na razie przynajmniej, bo mam zamiar zmieniać całkiem, można powiedzieć, nową miejscówkę, bo to pole już robiłem w ubiegłym roku bodajże. To jest koło tego pola, gdzie mi wyskakiwały sreberka. A tutaj tak on wygląda, na wierzchu leżał praktycznie. Tak sobie to wygląda. Dobra, jak coś jeszcze będzie, to będziemy nagrywać. Do następnego. Kolejny sygnał. Teraz taki jakby kawałek blaszki, ale wygląda mi to na jakiś odłamek bardziej od czegoś. Tak sobie to wygląda. Dobra. Idziemy dalej, jak coś jeszcze będziemy nagrywać. Także do następnego. Kolejny sygnał. Coś takiego teraz wyskoczyło. Co to może być, pojęcia za bardzo nie mam. Ale coś jest. Dobra. To do następnego. Idziemy teraz tutaj. Potem będziemy miejscówkę zmieniać najprawdopodobniej i zobaczymy, co jeszcze wyskoczy. To na razie. Kolejny sygnał mieliśmy i wyskoczyła taka łyżka. Tak sobie ona wygląda. O, tak w ten sposób. Dobra, pokrążymy tu jeszcze, bo jeszcze mamy chwilę czasu, także potem podjedziemy w inną miejscówkę. Dobra, na razie. I tu kolejna znajdka, czyli dupko od łóżki. Tak wygląda. Tutaj się zdarzają dość często, niestety jeszcze nie ma monet, ale trudno, ale myślę, że będą. Obszar, mówię, dość znany, bo chodziłem po nim wielokrotnie, tam jak ta kukurydza jest, też tam kilka rzeczy się trafiło. Tutaj w zeszłym roku, to było po pszenicy bodajże, chodziliśmy wtedy chyba z Mario, no tak, 7-8. No ale dobra, jak coś jeszcze będzie, to będziemy nagrywać. Na razie. I jesteśmy na nowej miejscówce, czyli pod taką jakby powiedzieć wioską, niedaleko kościoła. Tutaj mieliśmy sygnał i wyskoczyło takie kółko. Coś takiego. Nie wiem, czy to było jakaś zawleczka, czy co. O, upadło. Tak sobie to wygląda w każdym razie. Tak jak mówiłem, to mam taki kościół w pobliżu. Tam cmentarz. Oczywiście po tych rzeczach nie chodzimy. Ogólnie ja w tej wiosce mam jeszcze jedno miejsce, gdzie jest taki stary cmentarz, ale tam, jak mówię, chodzić nie wolno. Także nie chodzimy. Chodzimy tylko po terenach takich jak tutaj, niezabytkowe. Oczywiście. Żeby nie było potem żadnych problemów. Dobra, to do następnego. I tutaj kolejny sygnalik. Kawałek rączki od łyżki. Rzeczki właściwie. Tak wygląda. No nawet mówię, te sygnały się pojawiają. Także szkoda tylko, że monet na razie nie ma. Ale mówi się trudno. Tu jeszcze zamierzam wpaść, jak kanują ten typowy pola. To właściwie jest po rzepaku, ale taki odłóg bardziej, bo troszkę widzę, że zarosło. No i co, no idziemy dalej. To na razie tyle i do nas. Idziemy na stare śmieci na to pole, co wczoraj.
tam to już nic nie było na tej nowej miejscówce, że tak powiem. A tutaj mieliśmy kolejny, no mieliśmy sygnał, wyskoczył taki fragment jakiejś takiej blaszki, od czego to nie pamiętam, nie mam pojęcia, tak się, może jakiś odłamek. Dobra, to na razie tyle, idziemy w tym kierunku i zobaczymy, co wyskoczy. Na wierzchu leżało takie kółko, od czego to nie mam pojęcia. Tak sobie ono wygląda. Dobra, idziemy w tym kierunku. Jak coś jeszcze będzie, to będziemy nagrywali, jak nie, to spotykam się przy podsumowaniu. Dzisiaj bez monet niestety, ale tak nieraz bywa, trudno. Dobra, do następnego, ewentualnie do podsumowania. I tutaj kolejny sygnał. Jest kurczę taki element. Tak on wygląda. No, pomału zbliżam się do końca, także jak już nic nie będzie, to spotykam się przy podsumowaniu. Jak mówiłem wcześniej, bez monet dzisiaj niestety, ale trudno. Dobra, to na razie sygnał jeszcze. Coś takiego teraz, jak to. No mówię, no szkoda, że monet nie ma dzisiaj, ale trudno. Wczoraj były cztery, także trudno. Nie zawsze są, ale liczą się również inne znajdki. Liczą się inne znajdki, nie tylko monety. Dobra, to na razie tyle i do następnego. Jeżeli będzie, jeżeli nie, to do podsumowania. Podsumowując dzisiejszy dzień, bo niestety nie było zbyt ciekawie, no ale najważniejsze, żeby było cokolwiek. Pierw ten guzik. Później ten kawałek takiej blaszki. Potem dupka od łuski. Łyżka. Co tam jeszcze było? Ten element chyba. Potem na drugim polu było tylko to. I to. Potem jak wróciliśmy, to wyskoczył ten element. To. To było na końcu teraz. To kółko. Takie i ten kawałek czegoś, nie wiem co to dokładnie jest. No i to tyle, także szału za bardzo nie było, ale najważniejsze, że było cokolwiek. Dobra, to na dzisiaj tyle, dasz dół, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.